Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Miwoli i zapraszam na drugi odcinek WTF. Na drugi odcinek naszej serii Let's Play Harry Potter i Książę Pół Krwi. A tam właśnie chyba nam Superman przeleciał. Nie pasuje Superman do szkoły magii i czarodziejstwa. I aktualnie... Aha, najpierw trafię. Aktualnie udajemy się za tą oto Katie Bell na sprawdzianę drużyny Gryffindoru, jako iż Harry prawdopodobnie w tym roku stał się kapitanem tej drużyny. Czy Harry zatrzymy? Znaczy się Harry. Zatrzymy. Znaczy, wiecie o co chodzi. No tarcza, tarcza, tarcza. Lubimy tarczę. Jej, mamy tarczę. To jest fajnie, tarcza, tarcza, tarcza. A co tam mała robić, taka zabłąkana? Chodź. Chodź, Marysia. No. Wchodzimy aktualnie wieżą z zegarem na dół. I mam nadzieję, że już w tym odcinku nie będę miał takiego paskudnego echa. Zrobiłem sprawdza kilka testów. Wszystko, żeby to jak najlepiej wyregulować. Ale chyba mam coś, słuchawki szwankują. Co? Aurorzy postanowili znowu tu zamknąć? Ojejku, jak się teraz dostaniesz na sprawdzian? Ty zamknąłeś? No, na razie, lamusy. Jak teraz dotrzemy na boisko? Mam aktualnie wyciszone słuchawki praktycznie na maksa. Więc słyszę tylko to... Więc trzeba tak tylko nawet... Że wy na 100% tego nie słyszycie. Ej, daj dźwignię, daj dźwignię. No, Wingardium, Wingardium Leviosa. No, nie dało dźwignię, się nie wiem podnieść. Teraz pokażemy Goylowi i reszcie. Wingardium Leviosa! Okej, to mała dźwignia. Świetnie sobie poradziłeś z otwarciem wrót. Jeśli chcesz użyć skrótu, przejdź tędy. Proponujesz skrót na boisko do Quidditcha? Nie zupełnie. Tylko do Wielkich Schodów, ale może być przydatny później. Świetnie, dzięki. Aby znowu użyć mojego skrótu, po prostu powiedz dzielny Kadoga. Chodź, idziemy na sprawdzianę Quidditcha. Dzielny Kadoga. Coś to tak hasło. Ale dobra, idziemy. O! Skoro już znamy Reparo, się nim pobawimy. Harry, ładnie zostaw łaskę. Łaska jest nie dobra. Reparo, o! I pod poprzednim filmikiem pojawił się hejt. Ale to było do przewidzenia. A więc hejt mam, jakby to powiedzieć, głęboko gdzieś. I on nie przeszkodzi, tak będę nagrywał. Nieważne. Jak się przedostałeś przez te wrota, Potter? Głupek z ciebie. No to zobaczymy, jak zrobicie głupie sprawdziany Gryffindoru porażeni drętwotą. Ale może z powodu hejtu... Wow, odbiję najpierw. Wyłączę, czy włączę to komentowanie. Tylko... Tylko po tym, jak to stwierdzenie. No po prostu nie chcę, żeby do tego wysłać kiedy tak kłócą w tym kłócie pod filmikami. Czyli te, że oglądają normalnie, a nie byle by się tam skarżoli, żeby się hejtować. Nie dało im na tej. Co ci teraz, Goyle? Chodźmy na boisko i sprawdźmy, czy jeszcze kogoś zaatakowali. Czyli to kontynuujemy naszą podróż. Na boisko, przygotowałem sobie stoper, ale oczywiście zapomniałem go wyłączyć. Czyli nagrywam tak na oko, będzie 5 minut. No, może 7. Nie chcę robić żadnych odcinków, bo potem to się tak dosyć kijowato ogląda. No przecież biegnę z tym turbo dymolem. Sorry, po prostu lubię tak latać Harrym. Słuchaj, to wiecie, no,
Quidditcha grał, wiem. Takie latanie chyba jest jak najbardziej na miejscu. Ui, ile wyłusówki. Punkciku. Takie, kopiecko. I... takie. Jej. Tarcza. Podnieś ją, kopię. Podnosimy wszystko, co się świeci. To jest najlepsza strategia na gry. Wszystko, co się świeci, ma wylądować w mojej kieszeni. A tu chyba był kamol. A tam chyba była tarcza. Wisząca tarcza. Ja chcę sobie użyć kamola na tarczy. I go, nie wiem, gdzie mu stuknąć. Widzieliście? Koleś sobie szedł tą drogą. Dostał kamieniem, wypuścił książkę, zawrócił i jeszcze raz leciał. To było trochę dziwne. Okej, okay, czyli schodzimy aktualnie schodami nad jakimiś drewnianymi. I mamy pusty obraz, ale język mi się trochę włącza. I w tym pustym obrazie prawdopodobnie będzie potem namalowany obraz jakiegoś skrótu, jeżeli się nie mylę. A teraz dotarliśmy już do miejsca, bo widać naszą drużynę. Zanim wyjdziemy, powinniśmy tarczę. Am. Gotów do sprawdzianu na ulicy Wesley? Powiedz, możesz mnie przedstawić swojej przyjaciółce Granger? Chętnie bym ją poznał nieco bliżej. Wiesz, o co mi chodzi. If you know what I mean. Chodź, Harry, miejmy to już z głowy. Widzieliście Minerona? Takie wytrwy, o co mu chodzi. Tak. Dziękuję za przybycie. Dzisiaj wszyscy przejdą serię sprawdzianów kwalifikacyjnych do drużyny Quidditcha Gryffindoru. Pamiętajcie, gra w drużynie w zeszłym roku nie gwarantuje miejsca w tym roku. O, poważnie? A ciebie też to dotyczy? Zastanów się, co mówisz, on jest kapitanem. To nie czyni z niego jeszcze dobrego szukającego, prawda? Może został kontuzjowany latem podczas walki z tymi wszystkimi śmierciożercami? Może wyszedł z formy? Pewnie, Harry. Pokaż im, jak to się robi. Jak to zrobisz, jak należy, zatkam McLaganowi gębę jego własną miotką. No właśnie, chciałem jeszcze trochę ściszyć dźwięki z gry, ale to chyba nie znalazłem żadnych ustawień do tego, przynajmniej w poprzednim menu. No oczywiście, pięknie. Gra jest bardzo mało bogata w ustawienia, patrzcie. To są ustawienia grafiki, ale nie będę wam pokazywał ustawień, ludzie, to jest trochę dziwne. Ruszamy, latamy. Siadaj do tego swojego badyla i... ruch. I w kulicach chyba oczywiście, nie? Chodzi ogólnie tylko o to, aby przelatywać te takie tysiące gwiazdy nazywane tymi żebrankami. I my to przelatujemy je bez przywalania ani czego tam wyjechać. Jeżeli omijamy, nie tracimy czas w sieci ideł, to te gwiazdy na przyszłe są zamieniają barwę na czerwoną, aż nawet do czarnej. Oczywiście się czerwony ekran zrobi w ramach na muzyka. No to jeszcze pierwszy trening praktycznie Quidditcha. Jeśli nie idzie w ogóle samego wprowadzenia na początku, to on nie może być trudny. To jest taka nauka. Pierwsza chyba na kwota w wojsku. Hop, hop, tu, hop, hop, hop. I nie, na razie chyba się nie opuściliśmy ani jednej. I nie mogę ja też przepraszam, żeby tego nic nie przepraszam. Aha, zamknąłem. Mogłem wstąpić? To zimny nie wpływa. Ja to tak też przepraszam. Dobrze. A nie wtórza was trochę zimny na taką łatę ludzi. Ej, trafiłem w to. Nie wiem, co. Teraz to dźwięk kubacki. Świetnie, aby tak dalej. Też sobie radę. Dzięki ludzie. To ja jestem tutaj kapitanem. Jestem byłem najmłodszym grającym w ogóle w tym stuleciu odpowiadającym z Quidditcha. I ona mnie jeszcze uczy jak latać. Coś nie uczy ojca ludzi robić kanał. A. Ej, to chyba jest bardzo przyjemne. Daje ci czasu, a przy okazji można się trochę nagrywać. Trochę trochę na obrońcach i jakaś tylko na... Okej. Mówiąc szczerze, to jest... on, jak to tak jest.
zakończyć to w pierwszym filmie moim komentarzem, którym komentarz nazwałem po wakacjach. Tego nie widzicie się, że w poprzednim filmiku, to był bodajże Assassin. Był filmik, ale nie było nic wspomina o moim dwutygodniowym urlopie. Kombinacji lotniczych szczęśliwego latającego. Super. Dawaj, Ron. Dobra, każdy ma po trzy. Ta obrona zadecyduje. Okej, ten Menda się dam. A tu dziad. Nie wiem tego. Ja chyba zresztą nie. Dobra, Ron, twoja kolej. Zrób to jak trzeba. Okej, uwaga, proszę państwa, proszę na emocje. Jako bramkarz Ron. O, odbił głową podczas spadania. Cóż za emocje. Wczytywanie. Jego siostra odpuściła mu przy ostatnim strzale. To było genialne! Troszkę McLagan nie umie bronić. Pierwszy mecz gramy ze Slytherinem. Przygotujcie się! Kiedy pierwszy trening, Harry? Terminy treningów są wywieszone na tablicy ogłoszeń. Widzieliście McLagana? Za ostatnim razem wyglądał, jakby go ktoś skonfundował. Cześć, Hermiono. Słyszałaś kiedyś o zaklęciu Sectum Sempra? Nie. Znalazło się pewnie w podręczniku do eliksirów. Tak. I jeszcze jakiś napis na tylnej okładce. Głosi, że podręcznik jest własnością księcia półkrwi. Pierwszy słyszę. Powinieneś zwrócić ten podręcznik. To by było głupie. Jest świetny. Okej, spotkaj się z Jimmy. Co ten Ding nie widzi? Mówię Ginny. Okej, oni gadają, ja może zamknę okno, żeby nie szumiał, bo auta jeżdżą, też czekają. Cześć, i w ogóle. Tak, ja też. Możesz jak się wygadać. Kolejny obszar odblokowany. I wydawało mi się, że nie można było sobie ważyć tak eliksirów bezpodstawnie. I drift, takie drift na butach tego. Dlatego Harry, Hermiona i Ron ważyli eliksir nielegalnie w toalecie. Czego ta młodzież w toalecie nie robi. I ten. Co będę chodził jako ostatni idiota? Uj, zbieraj punkciki. O, jeszcze trochę będę w kolejną tarczę. Mam kolejną tarczę, mówiłem. Łajna bombę. Mam takie pytanie. Czy mam te tarcze? Włożyć sobie poza nagraniem i je wszystkie zbierać, czy właśnie więc jak podczas nagrania chodzę tymi toczami. Bo nagranie dużo tarczy się zbierze, ale nie wiem, czy to was tak interesuje naprawdę, jak je zbieram. Ja tam sobie tylko po zamku. To jest kolejna rzecz, dla tych, które możecie zagłosować w komentarzach pod tym filmikiem. I pokazał ręką na dół, ale ręce z kamerką. I w sumie dobrze. Cześć. Czy to jest klub eliksirów? Tak, chcesz przystąpić. Podobno w tym roku błyszczysz na eliksirach. Dziękuję, chcę tylko uważać roztwór powodujący kurczenie. Muszę wracać, mam spotkanie. Przykro mi, ale żeby użyć naszego sprzętu, musisz być członkiem klubu eliksirów. Wybierz sobie zadanie kwalifikacyjne na tablicy ogłoszeń, o tam. Dobrze, dziękuję. O, jaka słodka ten takuda. To jest to fajna.
Nie mogę robić eliksiru powodującego kurczenie jako mój... Nie, testujący, egzaminacyjny. Dobra, się zasmażymy. Eliksir powoduje marnowanie dobrego eliksiru. Teraz widzicie? Podgrzewam wodę. Czystą wodę. Najpierw się zmieniła kolor na czerwony, teraz na zielony. Co oni mają w tej wodzie? Tak naprawdę. To dziwne. Nic nie dodałem, a woda się farbuje. Dobra, że to tak sobie... Coś gotujesz, gotujesz, nawet ci wodę pójdę na szampanu. Potem gotujesz dalej na pomarańczowo. Albo na inny kolor, kolorów tajemniczy. Ała. Ała dobra. O, silny jem. Co za dużo tam jest, trochę przecież. Wiernie, dobra. Ała, czemu to przyjdzie? Ale po olać już odchodzanie. Nie, ma, nie chcę mi się posuwać temu. Pora potka się. I jeszcze jeden do sterunku. Dobrze, 6, 3. Najdłuższy łańcuch 6, prawie czasowa 20 złoto. Akurat nie było tak robione specjalnie pod punkty, bo w sumie nie chcę mi się tak robić. Ale powiem, że taka jest bardzo dobrze zoptymalizowana. Gram tutaj już najwyższych ustawień, jak widzicie. Pod żadnych ustawień nie było. I ciągle mam powyżej 20 FPS-ów. Dzięki. Mogę teraz zrobić roztwór powodujący kurczenie? Trochę mi się śpieszy. Czyli tak normalnie. A mam kiepski komputer. A teraz mamy zrobić strząsami. Jasne. Ja tu trochę czekać. Coś przestanie sikać, kapuje. I mamy nalewać taki ten nie wiem, co. Ile zaraz podłożyć. I kontynuujemy. Kocioł kontynuujemy. Bo chcemy jak najszybciej uważać ten eliksir dla Ginny. Jeszcze podnoszenie przedmiotów, ma to jest skomplikowane. Jak nie wiedziałem, że mogę rzucać przedmioty, podnosić je i wrzucić. Taka po prostu czarna magia. Kurczę, się wszystko co podleci? Aha. Ci, którzy się ośmiali, to od razu będą o tym pomyśleli. Ale dobra, czytamy jakieś błero, bugi. To ma być. Ślizgu robactwo. I grzejemy. Gotujemy robaki, gotujemy robaki. Jej! Co chcemy? Suszoną figę z tą świętą niezmieszaną. I hop. Chłop. Właśnie dawno sobie nie grałem, bo na tych wakacjach i wyszedłem z kawy. Ale mam nadzieję, że nie jest tak źle. Jedyna szczura? A mogę wam zaraz pokazać, co się stanie, jeżeli się nie trafi, bo może będę miał trochę więcej czasu. Tak się fajnie rozbrodzikuje. Żółta fiolka. 17. Jeszcze troszkę? Ale do nocy, ja to się po prostu... To jest grona, jeszcze się żółta. O, czas. Daj go. O, na małą fazę. Dobra, jeszcze raz, dawajcie. Trzeba uważać, gdzie się go aplikuje, bo kurczę, wszystko przejdę to. Go. Chyba ktoś mi do domu dzwonił, aby nie po mnie. Może nie w trakcie nagrania.
O, gdzie się rozpryskuje się? Otworzą te drzwi, jeśli nie chcę, aby czekał. No i jemy. Oczywiście przegrałem. Olać. Ten jest zmięty. Elfie zaczane. Ładnie. O, chyba to było. Tak właśnie się nam pojawił gościa na nagraniu. Tego gościu przywitaj się coś na nagraniu. Maciek, widzowie Maciek. Zamknij te drzwi normalnie, a nie tak po cichu. Ale skoro jest więcej osób na nagraniu, będzie ciekawiej. Problem Maciek nie słyszy dźwięku, bo mam słuchawki, ale... Zapowiedz coś, widzowie czekają. Siemka. To był on. I... Voila! A nie się wpisałem. No jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. No, do piąteczki. Jeee! Pięć. Pięć gwiazdek. Nie mogę się doczekać, jak sobie poradzisz z innymi. Odsłonię okno. Świetnie. Na pewno spróbuję, ale teraz muszę iść. Ginny Wesley czeka na mnie przy boisku. W porządku. Po prostu przyjdź, kiedy zechcesz. Szybko, lecimy na boisko do Filicza. To jest elixir powodujący poruszenie dla Ginny. Okej, teraz spadły. Czyli coś, nie wiem, to zamknijmy jeszcze łajne bomby. Takie jest zielone, śmierdzące patyla. Ale to mają kopa. Nie wiem, trzeba konkretnie trafić w tarczę, żeby to odpalić. I 25 starczy na 50. Nieźle. I teraz drugi. O, może jest nożny. Nie, zostaw. Zostaw tarczę. O! O to mi chodziło. Taki charyzmatyczny trochę. Go, go, Power Ranger. Nie teraz, Krab! Spieszę się na spotkanie! No to się spóźnisz! Czego zawsze? Każdym razem w każdej grze, jak gdzieś się spieszymy, gdzieś idziemy, wszyscy i dzieci muszą nam przepaść przez kawę. Ała! Wypad! Coś widzę, można go maltretować, katować, torturować, kilku w ogóle. To nie jest chyba. No i prawie wypadka. A po kolei? Co to był Maciek? Każdy kolej. Zapłacisz mi za to? No to już wiesz, jak to jest być ofiarą. To był piękny Harry. Jeszcze ten się pewnie zdążył. No, oczywiście. Jeszcze was mam uczyć może, co? Ludzie, ja się śpieszę, rozumcie to. Niektórym uczniom z naszego domu. No mówiłem, że pomóc w nauce, no. Dobra, ale... Dziewczyna na mnie czeka tam na dole. A oni mi wszyscy... Harry zgodził się na pokazać Brutego. Mistrz juniorów naszego klubu pojedynków odważnie zgłosił się na pomocnika. Ale przynajmniej mamy worek treningowy. I nauczymy się nowych takim. Do tego? Okej. Oła, no wczoraj. Bum. Nie wykło się też. Po raz drugi nie wykło. I po raz trzeci nie wykło. Kabum. Nawet w dobrym momencie się piło. Możesz nas nauczyć, jak się wzmacnia zaklęcia? Pokaż nam Harry. Ale masz nie będzie się zawsze. Numer 1. Albo zawsze możemy postawić numer 2. Numer 2. Jebun. I zanim on stanie pakujemy mu numer 3. Tam z tyłu kogoś pochodzi, bo tam. Hej. I drugi raz by gościa się. Goczy ją z nim go, tu się go. Jasne, kapuję, zapiszę się. Tak, obiecuję, zapiszę, tylko dajcie mi wreszcie pójść, ludzie. Wczoraj to było kierunku? Tam? Nie, tam. O, teraz szybko na... Nie, i na tam. Moja piękna orientacja w terenie. Ale... Dlaczego zawsze na spotkaniach, też z dziewczyną, muszą mi się...
ciąża. O, dzień. Cześć, Cienka. Zrobiłem dla ciebie ten roztwór powodujący kurczenie. Dziękuję, Harry, to świetnie. Nie uwierzyłabyś, ile spraw musiałem załatwić po drodze do ciebie. No, ale jestem. Idziemy do Hogsmeade? Przepraszam, Harry, obiecałam Dinowi, że z nim pójdę. Dał mi spokój dopiero, jak powiedziałam mu, że nie mogę iść, ale teraz mogę. No tak, jasne, Dean. Jasne, musisz iść z nim. Pójdę z Hermioną. Na razie, Harry. Tak, na razie. Jaki eliksir dałeś Ginny? Nie robiłeś chyba innych wynalazków z tego podręcznika do eliksirów? Nawet nie wiesz, kim jest ten książę półkrwi. Chodźmy do Miodowego Królestwa. Przecież ten dźwięk, jak Ginny dała Haremu kosza? Było epickie. O, kotstanka. Kotstanka to sądzę, że jest dobry moment, aby zakończyć to nagranie, ale może wejdźmy do końca. Miałem leczyć kaszę w tym sztampskim boksu, ale bez przesady, no ludzie. Jakoś tak upiornie nie wyglądała. Na pewno jest zaklęty. Malfoy wiedział o tym naszyjniku. Leżał na wystawie u Borgina i Barksa. Kitty dostała naszyjnik w toalecie damskiej. A tam przecież Draco by nie wszedł. Powodzenia, Ron! Czemu by nie wszedł? Wiem, że będziesz niesamowity. To jest damska, nie? Po meczu rezygnuję. Niech McLagan mnie zastąpi. W porządku. Soku? Wyglądasz okropnie, Ron. Czy to dlatego dolałeś mu czegoś do kubka? Nie wiem, zamknij się, Luna. Nic mu nie zalałem. Jestem czysty jak łza. Po prostu Ronowi skoczyło ciśnienie, dlatego tak nie skoczył. O, już znowu w ubraniu do Quidditcha. Ale zakończymy ten odcinek, fajna czopka Luna. Dlatego nie zapomnijcie skomentować, złapkować, a nawet zasubskrybować. Mówił mi woli.